Zamówienie obejmuje liczbę kursów, 39 kursów dziennie, czyli łącznie tam i z powrotem to już będzie 78. W dzień powszedni, w niedzielę i święta liczba kursów około 17. Oszacowaliśmy to zamówienie na około 3 miliony złotych, licząc przestawkę wozokilometrów określoną średnią w przetargach ubiegłorocznych, razy ilość kilometrów do przejechania, tak mówię, 4 lata to nam daje około 730 tysięcy kilometrów do przejechania. No i w tej chwili analizujemy oferty, które wpłynęły. No czas pokaże, bo to musimy się mocno zastanowić nad takim przyjęciem takiego rozwiązania. Natomiast tak szybko policzyliśmy, żeby mógł się utrzymać czy zbilansować transport, no na co tak naprawdę nie liczymy, prawda, bo ten transport jest wszędzie dotowany, to musiałby przejechać na każdym kursie 13 osób średnio. Ja przypomnę tylko, że wprowadzone uchwałą Rady Miasta stawki za bilet dzienny to jest 4 zł normalny i 2 zł bilet ulgowy i są to, będą to bilety całodzienne, czyli będzie można jeździć na tym bilecie komunikacją miejską. No zapewne w tym tygodniu rozstrzygniemy przetarg bądź będzie unieważniony, bo tego jeszcze nie wiem. Po tym, jak sprawdzimy wstępnie oferty i przeliczymy, czy rzeczywiście są, które z tych ofert jest do przyjęcia. Chcemy też uruchomić dworzec, który jest odebrany na pozwolenie na użytkowanie. Czekamy tylko na zakończenie prac przez drugą firmę, która przygotowuje całe wyposażenie dworca związane z na przykład systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Prace są na ukończeniu, także no nie, my nie lubimy z panem burmistrzem mówić o datach zakończenia, ale mamy taką nadzieję, ja mam taką nadzieję, że do 10 lutego otworzymy dworzec dla wszystkich podróżnych, tak żeby mogli z niego korzystać, zagrzać się, odpocząć, skorzystać z toalet. Odpowiedź na moje pytanie mało konkretna, wystawiam ocenę minus 2 na zachętę. No, każda ocena jest dobra. Kamil Stępka, może Dominik Dudek by zaśpiewał. Zapytamy Dominika Dudka, ile by zaśpiewał. Proszę Państwa, wszystko zależy też od tego, jakie to postawi warunki. W tamtym roku, kogo chcieliśmy zaprosić na Dni Limanowej najpierw? Proszę? Chyba Kwiatkowski. Chyba Kwiatkowskiego, tak. No, natomiast no, występ... Za sam artysta miał stawkę 70 tysięcy, a oprócz tego podał, że ma być taki rider, taka scena i wyposażenie tej sceny, oświetlenie, nagłośnienie, że kosztowałoby to drugie 70 tysięcy. No i odpuściliśmy, proszę Państwa, nie zamówiliśmy. Oczywiście oberwało się nam za to, no ale uważam, że 140 tysięcy to było za drogo na dwugodzinny występ. Panie burmistrzu, nie chodzi o disco polo. No, wiecie Państwo, no różne są gusty. Ja myślę, że trzeba dać szansę wszystkim. Są miłośnicy disco polo, mamy partnerskie miasto Mrągowo. Tam zrobili festiwal teraz taki disco polo i no, frekwencja jest nadzwyczajna. Na wszystkie inne koncerty, które są w innych kategoriach organizowane, aż takie tłumy nie przychodzą jak na disco polo. No, więc trzeba się nad tym też zastanowić.